Amatorskie teatry w Suwałkach cieszą się sporą popularnością, ale teraz szansę na poznanie talentów niezawodowych aktorów zyskali augustowianie. Za tydzień w piątek 30 września na scenie zadebiutuje Podlaski Teatr Współczesny w Augustowie. Spektakl zostanie zaprezentowany w Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Chorzej 2A. Trwająca 140 minut sztuka opowiada o planie filmowym. Widzowie będą mogli poczuć emocje towarzyszące realizacji programu telewizyjnego i to nie byle jakiego Damy czy wieśniaczki edycja Rolnicy z Podlasia już sam tytuł zapowiada doskonałą zabawę ale scenariusz dotyka też kilku ważnych kwestii relacji międzyludzkich. Szuka odpowiedzi na pytania o najistotniejsze rzeczy w ludzkim życiu. Szuka rozwiązania dylematu: co istotniejsze samorealizacja czy relacja z drugim człowiekiem. Jak pogodzić sukces zawodowy z życiem prywatnym? Przy okazji, dotyka stereotypu Podlasia: czy to, co o regionie słyszymy, to prawda, a może mit? 30 września, godzina 19: premiera spektaklu. W kolejne dwa dni o tej samej porze spektakle dla tych, którzy na piątkowy debiut teatru nie zdążą.